Ukraine, pandemic, earlier financial Wojna w crisis. Ukrainie, All these disruptions pandemia, required policy response also a także in economic przemiany area. Gospodarcze. What is the role of the state in market wymaga economy 21st działania century? Także ze My strony name is państwa. Koziński. I Co państwo have an może honor zrobić? To be the moderator Nazywam of panel, się the role Koziński of state in regulating free market moderatorem economy. Tego and panelu my pleasure, na temat our guest today will be Professor Justin Yifu Lin, economist of Beijing University, former vice president of World Bank, the creator of conception of new structural economics, and Professor Aloisy Nowak, economist of University of Warsaw and rector of University of Warsaw. Welcome, sir. Nice to see you. My pleasure that we managed to meet here. And if you don't mind, I will start with the first question with Mr. Professor Lin, who is in Beijing right now. Professor Lin, 21st century looks like a century of globalization created on Washington consensus by, but we have all these disruptions I just mentioned. What is the consequence of these disruptions on globalization? Is Washington consensus still relevant to the present situation? Cały czas ma zastosowanie jeszcze konsensus waszyngtoński w obecnej sytuacji? First, I'm so delighted to participate. Dziękuję bardzo. Na początek pragnę serdecznie podziękować. Cieszę się, że mam możliwość uczestniczenia w tym panelu razem z profesorem Nowakiem, moim bardzo dobrym przyjacielem. Cieszę się, że mamy możliwość, żeby porozmawiać i połączyć zdanie tym samym nasze kraje, Polskę i Chiny. Wydaje mi się, iż globalizacja jest dobra, ale konsensus waszyngtoński tak jak go znamy, nie jest dobrą podstawą. Najpierw zacznę od XX wieku. Vietnam and other East Asian economies. Jeśli chodzi o sytuację w niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej, to doszło do dużych wzrostów i dynamicznego rozwoju tych regionów, dużo eksportowały. Natomiast w kolejnych latach wiele krajów w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, te kraje starały się zliberalizować wolny rynek. Natomiast gospodarki miały do czynienia z różnymi kryzysami, mierzyły się z kryzysami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. A niestety połączenie jest przerywane. Kraje chciały zwiększyć swoją konkurencyjność. W związku z tym często wprowadzono przedwcześnie pewne zmiany. I kraje te znalazły się w pułapce. Były takie pomiędzy. Także myślę, że dzięki globalizacji możliwy był handel. Na handlu zyskują wszyscy, obydwie strony transakcji. Także globalizacja to jest dobra rzecz. Ale konsensus waszyngtoński należałoby zakończyć, bowiem z racji tego właśnie porozumienia dochodzi do pewnych wąskich gardeł, przez to nie możemy stawiać czoła obecnym wyzwaniom. To tyle może na sam początek.
A teraz już ta możliwość, żeby odpowiedział pan profesor Nowak. Szanowny panie profesorze, w ostatnim artykule w Rzeczpospolitej wspomniał pan o tym, że niemożliwy jest już powrót do geopolitycznego status quo i powiedział pan o tych trzech czynnikach, czyli wysokie ceny zasobów energetycznych, kryzys żywnościowy, a także zmiany klimatyczne. Wspomniał pan o tych trzech czynnikach, przez które rosną nierówności na świecie. Jaką rolę w takiej sytuacji może odgrywać państwo? Should be fixed by the market. A może to rynek powinien wszystko uregulować? Mikrofon, mikrofon, mikrofon. Mikrofon. I haven't seen my mic. It's już znalazłem mój mikrofon. Witam państwa. Witam pana profesora. Od dawna się nie widzieliśmy. W ogóle się pan nie zmienił. Bardzo cieszę się, że mamy możliwość, żeby się spotkać i o tym porozmawiać. Secondly, I wanted to say that I agree with what professor na początek muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, co powiedział profesor Lin, mianowicie sytuacja uległa drastycznym zmianom. Po pierwsze, in results of globalization we observe w wyniku globalizacji many advantages for many countries. Because of flow z racji globalizacji bardzo wiele krajów zyskało dzięki przepływom kapitału, dzięki swobodnemu handlowi. Jedną z takich korzyści jest także przepływ stanowisk, możliwości zatrudnienia itd. Ale tak jak pan powiedział, z racji pandemii, a także wcześniejszego jeszcze kryzysu finansowego oraz w wyniku obecnej wojny, sytuacja uległa zmianie. Nie wiem do końca, jak sytuacja się będzie zmieniała. Nie wiem, czy to koniec globalizacji, natomiast wiemy już na pewno, że ta wydajność już nie jest najważniejszą kwestią w gospodarce światowej, a jej miejsce zajęło bezpieczeństwo. I jeśli patrzymy z tej właśnie perspektywy, no to pojawia się pytanie, kto za to bezpieczeństwo odpowiada. Czy są to instytucje krajowe? Czy firmy ponadnarodowe? W jakim stopniu można powiedzieć twierdząco, ale nie do końca, bo role odgrywają tutaj coraz większą państwa. Zapytał pan także o wpływ zmian klimatu. Była także pandemia, czyli znowu w obliczu takich wyzwań, kto ponosi za wszystko to odpowiedzialność? Mówimy o zmianach klimatu jako o ogromnym wyzwaniu XXI wieku. Jeśli będą pojawiały się kolejne epidemie, jeśli może znowu dojdzie do kryzysu finansowego. Prawdopodobnie w takiej sytuacji państwo powinno odgrywać istotniejszą rolę. Czy to oznacza kres globalizacji? Jeśli weźmiemy pod uwagę fundamenty globalizacji, czyli liberalizację handlu, demokratyzację, jeśli zdefiniujemy ją jako deregulację i tak dalej, no to w jakim stopniu rzeczywiście możemy mówić o zmianach, jakie będą zachodziły w globalizacji. A to dlatego, że w wielu krajach, szczególnie w Europie, ale chyba także w Azji i w Stanach Zjednoczonych, przechodzimy do takiej bardziej państwowej gospodarki. Czyli takie podejście będzie miało dobry wpływ na gospodarkę. No to jest tak naprawdę dobre pytanie. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, jednym zdaniem. Trudno w ogóle coś przewidywać w tym momencie. Natomiast jasnym jest, że mamy zarówno wolny rynek, liberalną gospodarkę, podmioty gospodarcze, mamy takie i inne czynniki gospodarcze, ale z drugiej strony mamy także te państwowe gospodarki. No więc
Pytanie brzmi, jak tym zarządzać? Jak wypracować jakąś równowagę? Nie ma łatwej odpowiedzi. Oczywiście zobaczę, co powie Justin, bo to przecież on jest twórcą koncepcji nowej gospodarki strukturalnej. Na wielu konferencjach przedstawiał swoje stanowisko, które spotykało się szczególnie z ciepłym przyjęciem w krajach mniej rozwiniętych, krajach afrykańskich, latynoskich, Ameryki Łacińskiej, także w Chinach oraz w Polsce, bo jego teoria, no, można powiedzieć, że cieszyła się dużym powodzeniem, więc Justinie, tak naprawdę ja teraz bardzo chętnie przekażę tobie mikrofon. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są twoje przewidywania. Jak ty byś odpowiedział na to pytanie? Jak pogodzić wolny rynek i rolę państwa? Jak państwo może funkcjonować na wolnym rynku? Kiedy może odgrywać większą rolę, a kiedy mniejszą? Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś nauki z przeszłości? Czy możemy coś zrobić, żeby lepiej działać w przyszłości? Dobrze, tak. Ja w takim razie zgadzam się z profesorem Nowakiem, tak? Mówimy teraz o tym, że państwo mogło grać większą rolę. Polska była krajem komunistycznym, państwo odgrywało ogromną rolę, no i zbankrutowaliśmy, musieliśmy przebudować całkowicie nasz system gospodarki. Czy dlatego, że ten system był niewydajny? W jaki sposób zatem podejść do roli państwa w wolnej gospodarce? Czy możemy znaleźć jakąś równowagę, która umożliwi nam pogodzenie z jednej strony wolnego rynku, jak i gospodarki sterowanej przez państwo? Myślę, że to jest niezwykle ważne zagadnienie. Myślę, że wolny rynek nie jest w stanie sam rozwiązać wszystkich problemów. A w przeszłości ludzie rzeczywiście wierzyli w państwo. Potem wierzyli w wolny rynek. W obecnej sytuacji ludzie zdają sobie sprawę, że wolny rynek nie jest w stanie rozwiązać wszystkich ich problemów. Przecież w każdym kraju, który odnosi sukces, potrzebujemy tej współpracy pomiędzy wolnym rynkiem a państwem. One muszą być ze sobą powiązane. Wiemy, że kiedy rynek się rozwija, a niestety przerywa połączenie. Pamiętajmy o tym, że państwo także musi odpowiadać na to, co się dzieje na rynku, musi przywracać tę skuteczność i wydajność funkcjonowania na rynku, na wolnym rynku. Rządy interweniują na rynku właśnie po to, żeby temu rynkowi przywrócić wydajność. Rola rządu jest tak naprawdę większa. Then the economy will have all kind of problems, inefficiency, rent-seeking, corruption. So we need to have a theory to strike a balance. W takim wypadku potrzebujemy pewnej teorii, żeby wyrzucić równowagę. I to jest właśnie ta moja nowa ekonomia strukturalna. Chodzi o to właśnie, żeby znaleźć równowagę pomiędzy rynkiem i państwem. Complementary. One muszą się uzupełniać. And certainly the state function will not be a static.
because it has to respond to the situation. Oczywiście państwa nie podchodzą do tego bardzo entuzjastycznie, bo muszą reagować na to, co się dzieje. Then, oczywiście mamy teraz do czynienia z potrzebą bezpieczeństwa i tutaj państwo odgrywa większą rolę. Needs to play more important role. W obecnej sytuacji państwo powinno odgrywać większą rolę. Combat the global warming, państwo musi, the state państwa właśnie need to muszą zwalczać zmiany klimatu. The state need to limit its function to, you know, overcome market values more than that. W innym wypadku oznaczałoby to, że rola państwa ogranicza się tylko do zabezpieczenia jakiejś wartości na rynku. Prosperous. And, you know, the state will also be able to use the private sectors to further improve efficiency and to help the private sector. Państwo może także pomóc sektorowi prywatnemu w rozwijaniu odpowiednich innowacji. Jeśli zależy nam na odpowiednich technologiach, odpowiednich innowacjach, potrzebujemy rozwoju nowych technologii. We have a strong incentive to develop new technology or new products. Na wolnym rynku potrzebują takich zachęt do rozwoju nowych technologii. Patent if they are successful. But the private sector, they are not interested in research. It's a public good. It's just an academic paper. Przecież takie badania to jest dobro publiczne. Takie badania publikowane są w publikacjach naukowych. Nie zawsze jest z tego od razu zwrot finansowy. Ale badania są konieczne. Także inwestycje w badania, po pierwsze. Jeśli okaże się, że taka technologia jest wykonalna, może być wykorzystana, no to tutaj państwo musi najpierw wspierać na poziomie badania, a później musi dawać odpowiednie wsparcie, żeby rozwijać się technologię. I tutaj państwo powinno być gotowe do poniesienia także pewnego ryzyka, także na kolejnych etapach. Na przykład Polska w niektórych obszarach jest z tyłu, powiedzmy, za Niemcami. And it gives you something called the late comers advantages. But you still need to have the first move to do the catch up. But the first move always comes on all kind of risk and energy. And under that kind of situation, the state needs to provide first movers. And the first mover also will encounter more difficulties than the follower. For example, they need to train the workers. They need to have skilled workers. Przecież do tego, żeby pracować w tej technologii, potrzebni są odpowiedni wykwalifikowani pracownicy. They may be able to beat away the skilled workers. And under the kind of situation, ci, którzy wchodzą nieco później na dany rynek, mają taką przewagę, że właśnie mogą skorzystać z takiej wiedzy eksperckiej, wykwalifikowanych pracowników. Bez takich pracowników z pewnością nie można tej konkurencji wygrać. Trzeba szkolić takich pracowników, organizując zawodowe szkolenia. Trzeba jakieś dedykowane dla nich szkolenia. Można stworzyć pewną wartość dodaną. I tutaj konieczna jest obecność państwa. The country can grow dynamically. But if they do not do that, they can be trapped in middle income or trapped in stagnation and so on. Pojawia się także ryzyko, że się popadnie na przykład w stagflację, bądź też utknie się gdzieś na średnim szczeblu. Szanowny panie profesorze, wcześniej wspomniał pan także o jeszcze jednej rzeczy.
not efficiency, but safety is the Wspomniał Pan o tym, że teraz najważniejszym czynnikiem na rynku będzie bezpieczeństwo, a nie wydajność. Politicians become more important Czy to znaczy, że politycy stają się ważniejsi niż ekonomiści, jeśli chodzi o rządzenie? Procesy polityczne będą miały, jak będą teraz ważniejsze niż te gospodarcze? Everybody forgets about efficiency, about, bo teraz już zapomina się o tej wydajności, o rachunkach. It's very difficult, frankly, to say it's a danger or it's not. Bardzo trudno jest powiedzieć, czy to jest zagrożenie, czy nie. To jest po prostu fakt. Jeśli zmagamy się z pewnymi zakłóceniami na rynkach finansowych, to zawsze chcemy znaleźć kogoś, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności za to, co się stało. Ale najważniejsze pytanie jest takie, kto pomógł rozwiązać tę sytuację. I to są zwykle regulatorzy, oni są zwykle częścią państwa. Więc w takim sensie oni są ważni i oni biorą na siebie tę odpowiedzialność. Remember what happened at the very beginning. Countries which Jeśli zmagamy się z pandemią, na przykład, przypomnijmy sobie, co się działo na początku. Kraje, które były mniej zorientowane na gospodarkę rynkową, odniosły na początku większy sukces w walce z sytuacją pandemiczną. Tutaj Korea Południowa jest dobrym przykładem. A Stany Zjednoczone, czyli ten najbogatszy kraj, miał duży problem, bo w wielu przypadkach ochrona zdrowia jest sprywatyzowana, więc nie było żadnych specjalnych regulacji, nikt nie brał odpowiedzialności, nikt nie wiedział, co robić, nikt nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzialności i wydawać pieniędzy. Ale mimo to, gdybym miał mieć jakiś zabieg chirurgiczny, to wolałbym, żeby on się odbył w USA niż w Korei na przykład. No tak, ale wtedy trzeba by za to zapłacić. Mówiliśmy tutaj o globalizacji i mieliśmy tutaj ogromne nierówności pomiędzy krajami oraz w obrębie samych krajów. Więc to był poważny problem i to będzie poważny problem. Więc pod tym względem bezpieczeństwo jest ważne. Ktoś musi wziąć tę odpowiedzialność. Wyobraźmy sobie najgorszy scenariusz. Doszło do agresji Rosji na Ukrainę. W tej sytuacji bezpieczeństwo również jest bardzo ważne i pytanie jest takie, kto weźmie za to odpowiedzialność? Czy instytucje, czy gospodarka wolnorynkowa? To jest wszystko bardzo ważne i ja jestem jak najbardziej za gospodarką wolnorynkową, ale kwestia jest taka, że sytuacja się zmieniła. Sytuacja zmieniła się w otaczających nas krajach oraz w relacjach między państwami, jeśli chodzi o relacje między, powiedzmy, Unią Europejską, USA, Chinami i Rosją. Więc w takich sytuacjach biznes, kapitał, pieniądze są wycofywane z różnych miejsc, a wraca do innych miejsc. Widzieliśmy też, że instytucje finansowe, biznesy, inne firmy gotowe są nawiązać relacje raczej z instytucjami reprezentującymi państwo, raczej niż z instytucjami wolnorynkowymi, więc to jest interesująca sytuacja. Ja nie wiem, jakie rozwiązanie można by na chwilę obecną zaproponować. Ale chciałem odnotować, że sytuacja radykalnie się zmieniła i musimy wykorzystać tę szansę i po prostu dyskutować na ten temat. I profesor Justin to jest najwłaściwsza osoba, żeby dyskutować na ten temat, analizować ten temat. Warto też wsłuchać się w jego porady.
Więc ja nie chcę tutaj przeciwstawiać sobie tych dwóch instytucji, z jednej strony państwa, z drugiej gospodarkę wolnorynkową. Ale zadaję takie pytania, pan zadaje takie pytania, wszyscy je zadajemy. Jakie powinny być relacje między nimi? Kolejna kwestia, edukacja i badania. W kontekście Polski, kto będzie wspierać badania? Mamy badania praktyczne, stosowane oraz badania teoretyczne. Jeśli chodzi o te badania stosowane, praktyczne, to to może być wspierane przez prywatne instytucje, ale jeśli chodzi o, powiedzmy, teoretyczne badania matematyczne czy fizyczne, tutaj jest też duża rola do odegrania przez państwo. I w tym sensie wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na to pozytywnie, że państwo i gospodarka wolnorynkowa to nie są wrogowie, ale to są przyjazne sobie instytucje, które działają na rynku. Ważne w chwili obecnej jest również to, że dla obu z nich bezpieczeństwo jest obecnie bardzo ważne, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Co więcej, społeczeństwo się zmieniło. Kiedy porównuję studentów, którzy studiowali 20 lat temu, oni są zainteresowani robieniem majątku, zyskami finansowymi, działalnością na rynku. Natomiast obecne młode pokolenie jest zupełnie inne. Są zainteresowani lepszym życiem, życiem towarzyskim. Są zainteresowani różnymi atrakcjami czy korzyściami, również tymi oferowanymi przez państwo. I też rozważają zatrudnienie nie tylko w sektorze prywatnym, ale również publicznym. Musimy więc również uwzględniać te zmiany, jakie obserwujemy na świecie, w pojedynczych krajach oraz w relacjach międzypaństwowych. Więc to, co chcę powiedzieć i czego uczę młode pokolenia, że trzeba obserwować sytuację, nie starajmy się robić sobie wrogów, ale starajmy się doszukiwać pozytywnych aspektów po obu stronach. Bardzo dziękuję. Justin, czy zgadzasz się ze mną? Tak, jak najbardziej się zgadzam z profesorem Nowakiem. Możemy spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy historycznej. Wszyscy edukowaliśmy się w zakresie ideologii wolnorynkowej, jesteśmy pod jej wpływem. Ona po raz pierwszy pojawiła się w Wielkiej Brytanii, a później przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, a to są kraje, które odniosły sukces. A wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze kraje odnosiły sukcesy. Więc oni, ta ideologia nas nauczyła, że jeśli chcemy osiągnąć sukces, musimy wdrażać wolny rynek. Więc wszyscy wierzymy w wolny rynek. Przed 18 stuleciem, wtedy Wielka Brytania chciała dogonić Niderlandy, dlatego że to był wtedy najbardziej rozwinięty kraj w 17 stuleciu. W owym czasie rząd Wielkiej Brytanii pomógł sektorowi prywatnemu nadgonić tego konkurenta, zapewniając różnego rodzaju wsparcie. Na przykład wtedy Niderlandy zabroniły eksportu wyposażenia. Natomiast rząd Wielkiej Brytanii pomógł
sektorowi prywatnemu, żeby szmuglować tego rodzaju wyposażenie właśnie z Niderlandów do Wielkiej Brytanii. W Niderlandach też zakazano wykwalifikowanym pracownikom podróżować za granicę, w tym do Wielkiej Brytanii. I wtedy rząd Wielkiej Brytanii ustanowił różnego rodzaju zachęty i dzięki temu pracownicy z Niderlandów emigrowali do Wielkiej Brytanii. Więc w owym czasie w Wielkiej Brytanii rząd wziął na siebie tę rolę, żeby wspierać sektor prywatny. Też później, w czasie rewolucji przemysłowej, Wielka Brytania stała się globalnym liderem, jeśli chodzi o technologię, i zaczęli promować wolny rynek, wolny handel. I oni zmienili tę retorykę, dlatego że teraz chcieli eksportować swoje towary do innych krajów i chcieli, żeby inne kraje otworzyły swoje granice, żeby mogli eksportować swoje towary. Ale z krajowego punktu widzenia wciąż wiele inwestowali w te podstawowe badania, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię. Wspominał o tym profesor Nowak. I właśnie ta podstawowa nauka była bardzo ważna dla sektora prywatnego, żeby mógł wdrażać innowacje technologiczne. A teraz przyjrzyjmy się sytuacji w USA. W XVIII oraz XIX wieku USA starały się dogonić Wielką Brytanię. I wprowadzili koncepcję Hamiltona, żeby promować różnego rodzaju wsparcie dla swojego przemysłu, żeby można było dogonić Wielką Brytanię i inne kraje. I w USA zawsze uważano, że rząd musi bardzo proaktywnie wspierać sektor prywatny, żeby on mógł nadgonić rywali i żeby mógł wdrażać innowacje technologiczne. I mają też drugą tradycję, tradycję Jeffersona. I tam zawsze argumentowano, że im mniejszy rząd, tym lepiej, że rząd musi być ograniczony, że należy pozwolić, żeby rynek sam działał na własną rękę. Więc z jednej strony wdrażano te koncepcje hamiltonowskie, w innych krajach też przedstawiano różne argumenty w tych kwestiach. Ale kiedy Stany Zjednoczone stały się najbardziej zaawansowanym krajem, to wtedy w swojej retoryce oficjalnie zaczęli argumentować za tradycją Jeffersona, żeby mieć wolny rynek, żeby ograniczyć rolę państwa, ale jednocześnie wciąż gdzieś tam przechowywali te koncepcje wsparcia państwowego dla sektora technologicznego. Profesor Mazzucato napisał książkę Przedsiębiorcze państwo. I tam napisała, że wiele branż przemysłu było wspieranych przez rząd amerykański. Więc nam w pewnym sensie przeprano mózgi tą ideologią wolnorynkową, ale tak naprawdę wszystkie uprzemysłowione kraje, które odniosły sukces, takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, USA, jeśli też chodzi o inne kraje, które odniosły sukces, takie jak Japonia, Singapur, Korea Południowa czy też Chiny obecnie, wszystkie mają proaktywne rządy.
Niestety straciliśmy połączenie z panem profesorem. Możemy coś zrobić z połączeniem? Czy... spróbujemy za chwilę do profesor Nowak. The countries which want to catch up need more efficient. Czyli jeśli chodzi o kraje, które chcą nadgonić, potrzebują wsparcia państwowego. Czyli potrzebna jest taka przyjazna współpraca między państwem a wolnym rynkiem. Ale można wskazać wiele przykładów, kiedy politycy zapominali o gospodarce, ekonomii, kiedy chcieli osiągnąć cele polityczne. A z drugiej strony, wolne rynki nigdy nie dbały o konsekwencje polityczne, dbały tylko o swoje zyski. Więc jak można uregulować te dwie sfery? No to jest skomplikowana kwestia. Jeśli przyjrzeć się tej scenie polskiej oraz scenie w wielu różnych innych krajach, to zapewne ma pan rację. Jeśli spojrzymy na zachodnie, wolnorynkowe gospodarki, takie jak we Francji czy w Niemczech, no może nie w ostatnich latach, w tej chwili te kraje są w fazie stagnacji, ale powiedzmy na przestrzeni ostatnich 30 lat, spójrzmy na kraje skandynawskie. Obserwowaliśmy również inne sytuacje. W takim sensie, że politycy przynajmniej do pewnego stopnia rozumieją, jak działa gospodarka, a z drugiej strony przedsiębiorcy też rozumieją ten wymiar polityczny. Profesor Lin zdaje się do nas wrócił. Także mieliśmy problemy techniczne, także powtórzę szybko pytanie, że to nie jest gra o sumie zerowej, jeśli chodzi o relacje między państwem a wolnym rynkiem. Politycy często nadużywają czynniki gospodarcze dla swoich celów politycznych, a z drugiej strony rynki myślą tylko o zyskach, o robieniu pieniędzy, a nie myślą o politycznych konsekwencjach swoich działań. Więc zadałam pytanie, jak można to uregulować? Jak uregulować te dwie sfery? Nie wiem, czy słyszałeś to, co mówiłem, ale być może nie chodzi tylko o regulacje. Być może powinniśmy lepiej uczyć na uniwersytetach. Powinniśmy promować lepsze zrozumienie. Także powinniśmy rozumieć siebie nawzajem w tym sensie, że istnieje polityka, istnieje gospodarka, istnieją politycy, istnieją przedsiębiorcy. I powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby lepiej rozumieć się nawzajem. I nie wiem, czy da się to uregulować. Polityka jest częścią demokracji, więc to społeczeństwo decyduje, która partia będzie u władzy, którzy politycy będą mieli władzę. Myślałem też o lepszej edukacji osób, które idą do polityki oraz tych, które wybierają drogę biznesu. Z pewnością nie jest to łatwe, ale dyskutujemy nad tymi problemami na uniwersytetach, podczas konferencji, podczas seminariów. I teraz powiem nieco żartobliwie. Jeśli ktoś jest zainteresowany polityką, powinien zostać w polityce przez 5 czy 10 lat, a później pójść do biznesu i odwrotnie, biznesmeni, którzy odnieśli sukces, powinni przejść do polityki. Czy to byłoby możliwe? No zapewne nie. Ale nawet jeśli będziemy tylko dyskutować na te tematy, jeśli będziemy odnotowywać ten problem, no to dzięki temu już będziemy go brać pod uwagę. Justin, jaka jest twoja opinia w tej kwestii?
jeśli chodzi o taki sposób myślenia. W pełni się zgadzam z profesorem Nowakiem. Edukacja, promowanie tych dobrych pomysłów, to by było najlepsze rozwiązanie dla tych wyzwań, z jakimi się mierzymy. Czasem ludzie podkreślają rolę państwa, a z drugiej strony rolę wolnego rynku. Jeśli czasem się wydaje, że państwo odgrywa nadmierną rolę, to jakby to wahadło się przesuwa w drugą stronę i podkreśla się znaczenie wolnego rynku. Ale jeśli będziemy za bardzo polegać na państwie, to wtedy może dojść do korupcji, może dojść do nadużywania środków i to też generuje problemy. Ale jeśli wyeliminujemy rolę państwa i będziemy polegać tylko na wolnych rynkach, to też będziemy się zmagać z różnymi problemami, na przykład jeśli chodzi o ceny, o kwestie bezpieczeństwa. Może też dojść do powstania monopoli, z którymi nie będzie jak sobie poradzić. Może też dojść do powstania oligarchii, więc za to też zapłacimy dużą cenę. Więc musimy tutaj wdrażać odpowiednie koncepcje. Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli chcemy mieć dobrze funkcjonujące, sprawiedliwe społeczeństwo, to rynek musi funkcjonować ze wsparciem państwa i one muszą pracować razem, ręka w rękę. I trzeba w związku z tym pozwolić rządowi, żeby też współpracował z rynkiem. Ale z drugiej strony trzeba też się zastanowić, w jakich warunkach powinno to być dopuszczalne. Trzeba też pamiętać, żeby kontrolować polityków, bo politycy chcą zdobyć wsparcie obywateli, żeby zostać ponownie wybranymi. I wtedy politycy wspierają to, co uważają ludzie, te poglądy większości obywateli. Więc w związku z tym musimy skupić się na edukacji i połączyć te odpowiednie koncepcje z odpowiednimi teoriami. Jeśli niestety nie słychać bardzo dobrze, mamy problemy z połączeniem, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to mówiłeś też o moralności, o tym, jak ona jest ważna. I chciałbym też podkreślić, że jeśli chodzi o ten kryzys finansowy, z którym mierzyliśmy się już kilkanaście lat temu, to w instytucjach finansowych były najlepiej wyedukowane osoby z elitarnych uczelni, nie tylko w USA, ale też z Europy. Ale wydaje się, że było tam za mało etyki i przykładania wagi do kwestii moralności. W wielu miejscach na całym świecie kwestie związane z moralnością i z etyką też są bardzo ważne, więc nie tylko liczby, nie tylko technologia, ale również rozumienie względów politycznych, społecznych, to jest też bardzo ważne. I też w pełni się zgadzam z tym, co powiedział profesor Justin. Bardzo ważne słowa na koniec. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli profesor Justin Lin z Pekinu oraz profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. I tym samym nasz panel dobiegł końca, ale to nie jest koniec interesujących wydarzeń w ramach naszego kongresu, także zapraszamy do dalszego uczestnictwa. Dziękujemy.